Już, słuchajcie, jesteśmy na żywo prosto z CRS Bielany, ulica Lindego 20. Tu za chwilę na tej scenie będą się działy cuda. Mamy mnóstwo rzeczy do wylicytowania, mamy mnóstwo wspaniałych artystów. Słuchajcie, musicie tutaj być. O 13 jest wielki start, o 17:15 wychodzi Sydney Polak. W międzyczasie pokazy iluzjonistów, dmuchańce. Można zjeść, można się rozerwać, można i na sportowo, i rodzinnie. Po prostu musicie tutaj być, ponieważ dzisiaj jest piękne, niesamowite święto. Po raz 27 gramy razem z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, słuchajcie. Także jeżeli jeszcze nie masz butów, w tym momencie je zakładaj, wychodź z domu, dołącz do nas. Nie może ciebie tutaj zabraknąć. Siema! Radną miasta Stocznego Warszawy, przewodniczącą Komisji Oświaty, zresztą bardzo nas wspierającą,
Zaproszę panią dyrektor Annę Szymczak, gospodarza tego obiektu. Witamy cię, Aniu. Jest pani radna Ewa Turek. Ewa, zapraszamy cię bardzo gorąco. Jest burmistrz Włodek i Radek Struczyński, radni naszej dzielnicy. Proszę państwa, w tym zespole chcielibyśmy was przywitać przede wszystkim i podziękować za dzisiejsze wydarzenie, za te wszystkie ogromną pracę, którą włożyliście, za każdy z was tu będący. Impreza jest charytatywna, każdy od siebie coś dał i powstało super kolejne wydarzenie. To jest jedno z wielu wydarzeń na dzielnicy. Dziś rano odbyło się morsowanie na Jeziorze Ciechanowskim, gdzie zbieraliśmy pieniądze z grupą Naprzód Młociny. To jest taka ekipa tutaj w takich jasnych koszulkach. Ponad 300 osób, które biega, reprezentuje amatorsko naszą dzielnicę na terenie całego kraju i nie tylko kraju. Potem były zawody pływackie organizowane przez G8, które właśnie trwają na naszej pływarni. Jest turniej piłki nożnej na ulicy Ludzkiej, na obiektu, który się toczy. I wpisowe też jest z tego turnieju przeznaczone na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Po Sąsiedzku niedaleko na Wawrzyszewie, może pogoda nie najlepsza, ale są skoki z 10 piętra, tak samo organizowane, tak co roku. Więc w tym wydarzeniu kamery, to jest sporo, a dzisiaj się będziemy wydarzyć. O tym będzie mówił Kamil, który jest prowadzącym. Dzięki Kamilu, że po raz kolejny zdecydowaliście nas pomóc. Drodzy państwo, mamy szczytny cel. Zbieramy pieniądze, gramy i zbieramy najmłodsze ekipy, które jesteśmy też tej pomocy. I mimo tego, co się wszystkiego dzieje, ja wierzę, że dzisiaj po prostu, mimo najlepszej pogody, ustanowimy nowy rekord jako ludzie dobrej woli. Wszystkim najlepszego życzę, miłej zabawy i oddaję głos Kamilowi. Dobrze, scena już może być wolna. Dziękuję wam bardzo. To, co jest najważniejsze, moi drodzy, to dzisiaj będzie mnóstwo licytacji. O, pan dobrze sięga, pan sięga w tego w kieszeni. Ma pan portfel? Nie ma pan jeszcze. Telefon. To pan do kogoś zadzwoni. Moi drodzy, dajcie znać w najbliższym, że w tym miejscu jest ważna impreza. Jesteśmy z wami tylko kilka godzin. Za chwilę rozpocznie muzyczne. Ale ważne, licytacja i płatność tylko gotówką. Jest mnóstwo rzeczy. Jeśli jesteście ciekawi, co będzie, to tutaj na stoliku możecie zerknąć okiem. Różne vouchery, różne zabiegi spa, fryzjer, ale również lot awionetką nad Warszawą. Ale zacznijmy. Na scenie kolega, przepraszam, syn mojego serdecznego kolegi. Na scenie zapraszam Oskara Przywale. Oskar, to jest twoja. Moi drodzy, brawo na początek. No, brawo.